I'll kill you. Nowy odcinek z Get Event. Słuchajcie, dziwicie się, czemu tu nie ma trzech kupujących? Tak, materiał oczywiście musiał się spierdolić, że tak powiem. Po prostu jak kliknąłem już na fotografię, nagrania dalej nie było. Pomimo tego, że nagrywam. Więc ja teraz wam pokażę oczywiście te dwa dowody, bo mogę jeszcze raz je analizować podczas gry. I wam pokażę. It was a bomb. A girl. I don't remember this place. What the fuck is going on? Red? Okay. Looks like I'm going to building B. An unmanned aerial vehicle produced by FDG. FDG? Why does that sound familiar? Readings in the area. Just me then. Fuck's sake, come on. Those wires are probably warm. I could trace them back to them. I'm not sure you're responsible for that. You started all this. Is this all your fault? Anesthetic? Dobra, ja
się widzę z wami przy ostatnim dowodzie, bo nie są w drugiej części, czyli w tym drugim zdjęciu. Więc ja zaraz wracam. Ok, jestem już z powrotem. Zsunąłem tylko ten... To był dziennik taki? O, tak jak to. No więc idziemy do drugiego zdjęcia. Full incident system flood. That's it. Stay with us, Mr. Black. I'm pulling you out. I thought this was a simulation. I was there. I could feel it. The pain. It felt real because your mind perceived it to be. Injuries sustained within the Pandora will have the same effect on your brain as those sustained without. Now, stop thinking, Mr. Black. Clear your mind while I bring you out. Oh Christ, I feel like I'm gonna throw up. Why is everyone loose? The patients must have their exercise, Mr. Black. Now move along.
What now? Don't take this music away! Leave it be! Leave it be! The rhythm, my music! What will they do? The party, the party! You surprise me, Mr. Black. Temperance? Humility? Perhaps there is hope for you yet. I'm not the one keeping these poor bastards locked up. Proceed. Right. Seemed real to me, even before I got here. The puppet master, the one in control. Because I sure as hell wasn't in control. I felt like shit for as long as I can remember. Everyone was mean to me in school, I was constantly bullied. But I assumed it would stop once I was an adult. Because I believed adults would be too busy to waste time on hurting the people around them. Well, I was wrong. So I found comfort in pills and drinking. But there was always this presence, like an enormous hand hovering over me. It wasn't my decision to go there and start shooting those people. I'm surprised it's the only thing missing from those CCTV recordings. The black strings coming out of my hands and feet, and the shadow looming over those poor bastards when I was finally made to pull the trigger. Dobra, słuchajcie, okazało się, że właśnie będziemy teraz robić budynek C i w pierwszym zdjęciu nic nie ominąłem, tylko w drugim, tam gdzie się działy te pierdolone rzeczy, te halucynogeny, te lalki i... Rose Atkins więc ja do was wrócę, bo to będzie naprawdę... Będzie to tak pod koniec bardziej, więc ja zaraz wracam. Jestem w... czym super miejscu, w którym tak super się bawiliśmy. Party! Tak, gdzie party. To pod moim nosem, nie? Zczułem się nawet na to. Ale się nic ten, żadnej płonka ani nic, co się nie świeciło. Zawsze jest tuż obok, stoi nad głową, doprowadza do szaleństwa. Co marionetka, światło naszych dni, mrok naszych nocy. Bo już pora, bym spotkał swojego stwórcę, dołączył do niego, albo zginął z jego ręki. Kingway. Nie, to był Benway, sorry. Drink yourself, must drink! No master is above his subject!
Dobra, to już sobie przejdziemy. Będzie strzelanie się z tymi marionetkami. Kurde, jak mi laguje pod strzelania. Mnie właśnie denerwuje w tej grze. Właśnie ruszał. Dobra, poczekam. Teraz. Nie lubiłem tej sekwencji w sumie. To bardzo. Dobra, poczekam jeszcze trochę. Dobra, elo. Idziemy dalej. Słuchajcie, tutaj jak chcecie zrobić ten budynek na 100% za pierwszym razem, to wam się to nie uda. To jest dostępne tylko za drugim. This trippy shit. You've been pumping the place full of hallucinogens the whole time. I thought you were better than that. Cześć, cały czas oczywiście do przodu. Klikać przycisk. No tak, tam był, po prawo, typ. Zapomniałem o nim, w ogóle nie patrzyłem na mapę, nie? Wiecie, w tym odcinku jeszcze ten będziemy robić o Jezu. Jezu, ale bym dostał, nie? Więc dopiero tutaj właśnie trzeba przyjść za drugim razem. No i to nam się nie pokaże. Nareszcie zrozumiałem, czemu wszyscy wspominamy wydarzenia z frontu i czemu zawsze mamy wrażenie, że nie kontrolujemy w pełni naszego życia. To są koszmary naszego władcy. Każda moja myśl, każda emocja jest tylko odbiciem tego, co on myślał albo czuł. Wszyscy jesteśmy uwięzieni w umyśle Cole Blacka. Na wieki zamknięci w więzieniu jego świadomości. Nie ma żadnego wyjścia, bo świat zewnętrzny nie istnieje dla tych, którzy sami nigdy nie istnieli. Jest kolejne. Syn cierpi na zaburzenia lękowe, depresję oraz amnezję dysocjacyjną. Wiedzi, że nie ma pojęcia, co zrobił i niczemu jest leczony. Nawia prośbę o zwolnienie, zdaje się nie rozumieć swojej sytuacji. Numer pacjenta 219. Ja pierdziele. On był tym pacjentem. Te wszystkie obrazy. O, ja nie mogę. End here, Mr. Black. Time for answers.
You know the protocol by now. Let us see exactly what secrets you are hiding. How many times do I have to tell you? I'm not hiding anything. Dobra. I co? Mamy. Mamy ludzie. Kończyliśmy grę na 100% ze wszystkimi dowodami. O, jeszcze tutaj wam nie pokazałem. Another evidence board completed. Well done, Black. We're making real progress here. No. Tak właśnie zebrałem wszystkie dowody w Get Even. Jednak w tym odcinku czeka nas jeszcze, żeby wejść do tajemniczych pokoi, gdzie będzie się znajdować broń nowa oraz... co będzie się jeszcze znajdować? Jakaś rozmowa, którą właśnie mieliśmy chyba w The Offer. Byliśmy nawet w tym pokoju na wcześniej. Zapisałem sobie kod, wpisaliśmy go i była właśnie tam broń i taki telewizor, gdzie właśnie była puszczona rozmowa Howarda z Ramseyem chyba? Chyba tak. Tak więc my się widzimy, będziemy to robić chronologicznie, czyli zaczniemy sobie od The Kidnapping. Możemy nawet teraz, bo już wiem, gdzie będzie się znajdować. Pokażę tak od początku. Szkoda, że nie można tutaj pomijać scenek. However, anything you do witness will not be either admissible or provable in a court of law. Hang on. I'm still not sure if this is... right. I need a decision. Now. We're against the clock. Any longer and we risk cellular breakdown. Okay. I'm ready. Właśnie to jest Lorraine. Kiedy rozmawia z Rose. A Grace właśnie wchodzi do tych wspomnień wszystkich, nie? Czy będziemy mieli jakby wzorowanie tego wszystkiego, nie? Mapa. Save the girl. Chcieliśmy go zabić, bo on by nam tutaj za mną wejść. Pamiętacie, co ja chciałem za tym typem wejść? Tak właśnie. To był pokój z kodem. Oczywiście kody mam zapisane. Ojeju, która to karta była? Jest ta. Dobra. Kidnapping to było 0 6 7 4 Policzek. Gdzie to? A tutaj. I trzeba sobie przeskanować anomalię. Znaczy dowód w sumie. Bronię też bym właśnie zaliczył do ten.
To Cornergan od razu? Lul. No i zobaczmy, co tutaj będzie tym razem. Hej. Hej, Missy. Wake up. Jasper. To nie mówi do Grace. Kiedy ją porwał. No, that's rude. That's just unhigh fucking genic is what that is. Fuck you. Fuck you. Fuck me. Fuck you. I'm doing you a kindness. I brought you a glass of water. Why are you doing this? Money, sweetheart. Nothing personal. If you're bringing me water, then you're not gonna kill me. Kill you? Jesus, no. I'm not a monster. Why do I have a bomb strapped to my fucking chest? Let me go! Help! Somebody help! Just calm down, all right? You don't want to set that thing off. The bomb is necessary. I can say no more than that. Now, do you want this water or not? Wszystko? Okej, czyli to była po prostu, jak już Grace się obudziła. Rozmowa z Jasperem. Pierwsza osoba, którą zobaczyła po porwaniu. Co, później było Building B. Właśnie, muszę sobie zapisać kod teraz do Building B. Już mamy trochę broni. Trzy na razie. Ale czekajcie. B, C. Tu zapiszę od razu. Building B to ja pamiętam. Gdzie to było? Dwa, sześć, cztery, osiem. Dobra, tak więc ja zaraz wracam, spotkamy się przy... Trzeba było chyba wejść w to zdjęcie. Kurde. Chyba było po tym, jak Grace się tak pojawiła z tymi zabawkami. To potem to będzie, no to będzie długie, więc ja wam to skrócę. Więc trzeba wejść w tą fotografię i gdzie dokładnie to będzie, to zaraz wracam. Gdzie był ten koleś i można było albo zastrzelić radio, albo jego. Ja nie wpadłem na to, żeby zastrzelić radio po prostu. Ale schodząc na dół, schodzimy jeszcze bardziej. I tutaj mamy właśnie te drzwi. To jest 2, 6, 4, 8. Aha, dobra. Where's my gun? What the fuck? So what differentiates this set of results then? Why would they be so inaccurate compared to the others? Well, I don't know for sure. You can guess though. I can guess. So guess, Einstein. Well, in all of these tests, the subjects were largely immobile, experiencing, let's call them armchair memories. Christmas days, relaxing holidays, that kind of thing. So what, they weren't emotionally engaged with the memory? Oh no, they were emotionally engaged, very much so. But they weren't doing much. What are you saying?
Physical activity in the memory affects the accuracy of the Pandora. It certainly seems to. But I think it's more than that. This is pure speculation at this point. You understand? Go on. I think the accuracy of the Pandora may have a direct correlation to the adrenaline levels in the subject. So we can improve results with adrenaline shots? Assuming I'm correct, yes. But if my idea works, we may not need to administer it at all. We find a way to get the subjects to produce it themselves. Exactly. And I think I know how. Ej, ale mnie dziwi to, że tu nie ma broni. Zobaczę, czy rzeczywiście tu powinna być. Powinna, nie? Powinno być wspomnienie. Kurde, no nie sprawdzę teraz. Bo musiałbym się cofnąć, wiecie? Nie wiem, czy będę mógł się aż tak cofnąć. Tam nie chcę iść, bo tam jest Grace, nie? Aha. Już tego typu w ogóle nie ma. What the hell is all this stuff? Dobra, teraz zrobimy sobie job for Robert Ramsey. Ja już mam sobie ogarnięte wszystko, nie muszę sobie zaglądać ani nic. Job for Robert Ramsey to jest na początku. To chyba właśnie przy drugim podejściu dopiero można wejść. Just relax and allow that image to take you back there. You may feel a little disorientated at first, but you will be perfectly safe. The building in the photo is the headquarters for Advanced Defense Strategy, or ADS. They are, or should I say were, the UK's leading weapons manufacturer. They were developing a weapon known as the Corner Gun, which apparently you remember. What the fuck just happened? Is this real? The answer is slightly more complex than the question, I'm afraid, Mr. Black. It's real enough. For now, just relax and explore. Okay. Kurwa mać, no. Still the prototype. The corner gun. Highly likely. We believe someone hired you. Text message says Robert. Probably Robert Ramsey. Worked for a while, FDG. Don't worry about piecing it all together, Mr. Black. Just relax and... relax and explore, yeah, I got it. Dobra. 2390. Co tu będziemy mieli? Karabin jakiś? Strzelba! Wow. Are you all right, love? You seem a bit off. It's important to provide for Grace, isn't it? Yes, of course. We should send her to a good school. If we can. And I want only the best health insurance. If anything ever happens to her, she needs to be well taken care of. Won't FDG cover that? Not for me, no. Your talents are wasted there. They really need to start taking you more seriously. They will. Are you sure you're all right? I'm going to provide for her, Lenore. I'm going to make sure she gets everything she needs. It's important. Glad to hear it, Robert. I'm pleased you're taking this seriously. She'll have everything she needs. Dobra.
Już sobie zaznaczę i powiem wam, że w Building B nic już nie było. Tam było tylko wspomnienie. Nie było broni. Dobra, zostały nam jeszcze 4 Hidden Memories. Że tak powiem. Po ingliszowemu. Tak, i we wszystkich będzie ten... Meeting with Rose, Dying Minutes, The Victim. O, w Building C, w Building C nie będzie. Jezu, ja to zaznaczyłem, że już mam. O Boże, jaki jestem głupi. Dobra, to jednak 5. No nie. A nie, tak. 5. Tutaj są 4, bo w Building C nie będzie. W Building C to sobie chyba zostawię tak jakoś na koniec. The Victim. Może Rose and Jasper. Żeby nie robić pięcia, nie? Szczerze mówiąc. O Jezu, jeszcze slęk. Deeply intriguing, Mr. Black. It seems you do have some memory of this place. Which means what exactly? I wouldn't want to speculate at this point. I'm sure the implications will become clear. So, what am I looking for here? Rose? Jasper? Perhaps even both? Let's just see what we can find out, shall we? Dobra, słuchajcie, jestem na samym początku i zamiast iść prosto, ja tutaj właśnie poszłem dalej. A okazało się, że trzeba iść tutaj właśnie. Bo tu są te drzwi. Może by tak... Latari is here, flashlight is here. To jest meeting, czy... Nie, Rose and Jasper. 2, 5, 7, 1. Okej. Proszę bardzo. Oczywiście. What was that? Corner gun znowu? Nie, to coś innego. Jezu, aż mi grę zlagowało, nie? Pozdrawiam. Knock knock, chief. Jasper, I presume. Your girl sent me through here. You must be he. Take a seat. This is fucking alright, eh? Can I get you a drink? Art. Fucking art. I never could get my head around it. I mean, it's nice and all, you know. Pretty. Fucking pointless, surely. Would you like a drink, Jasper? Fucking right, I'd like a drink, son. Some fancy shite and ice would be grand. I don't keep ice in my office. Jesus Christ. Walls lined with Mona fucking leases, but no ice for a thirsty man to drink. We're gonna practice a little more hospitality if we're gonna get along, you know? Man of your caliber. I mean, it's not so much about the ice, per se. This is a 62-year-old single malt whiskey. Notes of blood orange and treacle, hints of apple and ginger. Very nice. Not to be gauche, but it fetches around 20k a bottle. Fuck me. You don't have it with ice. You drink it at room temperature. And whether or not we're going to get along, Jasper, is based on one very simple condition. Very simple. Can you imagine what that might be? Listen, I didn't mean... It's that you do what I say. Of course. Look, I... I get on very well with people who do what I say. Now,
take a seat. Czy tak jakby Howard go przyporządkował, że tak powiem? Boże, chuja tu widać, nie? O Jezu. Czy jeszcze cztery? Cztery zostały wspomnienia, a tak to trzy bronie zostały. Mhm. Meeting with Rose, the victim, Jasper dying minutes. Zajmiemy się chyba meeting with Rose. Tak więc ja zaraz wracam. Kurwa, jak laguje, no naprawdę. Jest naprawdę straszne, że ten... że mi aż tak lagowało. Za każdym razem, no naprawdę. Tu i tu będzie, tak, pamiętam. Przy drodze to jest tak jakby, nie? Meeting to jest 102013, ja mam. Inny kod. No, króliczek. Zawsze. No, co to teraz będzie? Snajperka? O kurwa. Ale jojce. Jezu, ja bym od początku miał snajperkę. Bo snajper elite, a nie Get Even. It's a lot of money. It's a difficult job. Maybe we can negotiate some kind of Ramsey deal. Black. No deal. That's the offer. Take it or leave it. And what do I get in return? You get the best. You get this corner gun. No questions asked. And if it all goes south, you get to deny you had anything to do with it. I can't afford this much. I understand. No, wait. Yeah? I need utter discretion. Like I said, no questions asked. And no questions answered. Of course. You don't know me. We never met. I never even heard of you. Okay. You sure? I can't be fucking about with people who aren't sure. I'm sure. It's half up front, half when the job's done. I start working the moment the money's in my account. I'll be in touch to arrange payment. I'll wait to hear. No to ładnie. Latarkę, bo oczywiście chuja tu widać. Po co chcieć choćby troszeczkę się tym myślał? Które zostało Jasper Dying Minutes i The Victim. Jeszcze Building C, który weźmiemy sobie pod koniec, bo tam będzie tylko wspomnienie. A wiecie, to był jeden z ostatnich rozdziałów. Chociaż The Offer był jednym z ostatnich. No ale tam, na przykład żeby się dostać, musieliśmy drugi raz tu przejść, to już... gra wiedziała, że my przejdziemy grę, nie? Więc to sobie zostawimy pod koniec, bo to może być dosyć ciekawe, jedno z tych najciekawszych wspomnień. Dobra, ale widzimy się w Jasper Dying Minutes. W tej sekwencji i jesteśmy teraz, nie wiem, w tym budynku. Nie wiem jak to nazwać. Mam się cały czas z tej lewej trzymać. Już nie wiem jak.
mogę się tam przeskradać. O Jezu, albo nie. Kurde, pani Reda, to było fajnie. Można było się teleportować. O kurde. Czekajcie, to będzie na dole, no to... Staram się iść dołem. It's all I know. Heavy. What's that? Mnie prawie zauważył. Tutaj jest. Dobra, udało się bez bójki. Patrzcie. Nie, wiecie, bo ten... czekajcie szybko, żeby to wpisać, żeby mi zauważył. 3, 4, 6, 0. Dobra. Uff, możecie się zamknąć nawet. Siemano. Co my tu mamy? What the fuck? Crossbow normalnie, nie? Ale jaja. Ej, no czemu takiej broni nie było normalnie? Jaki żal. Hi. Lenore. Oh, hi. How do you do? What do you think? This one? Yeah. What do you think? What a cop-out. All right, fine. I don't like it. No? No. I find it derivative. Oh? Derivative how? I mean, I don't know much about art. No, go on. The subject matter just strikes me as bland, I suppose. A landscape. So what? You don't think there's value in painting scenery? I'm sure there's value in it. I just think this Lenore Thomas hasn't made any kind of statement with it. She hasn't committed to anything. She's just painted what she sees. I may as well take a photo. And how do you know she's painted what she sees? Well, it's obvious. Really? How can you tell? The... composition. The composition? Yes, the composition. The way it's composed. Fascinating. It's not clear to me at all. Maybe I just have an eye for that kind of thing. Maybe. What do you think? I'm biased. You're... biased. And why are you biased? Lenore Thomas. Nice to meet you. Shit. Yeah. Nie gadajcie, że to było jak się poznali w ogóle, nie? Musimy skądś zajebać z tego crossbowa, naprawdę.
No. Jeszcze jedna broń z Victim. I będziemy mieli wszystkie ukryte bronie. Jeszcze i tak będziemy musieli wrócić do Building C. Wspomnienie, które może być według mnie najciekawsze. Jak nie będzie, takie słabe będzie, to się troszeczkę zawiodę. Ale dobra. Widzimy się w rozdziale The Victim. Tutaj po tym dochodzeniu, gdzie były te ciała rozpikselizowane, i nagle nas tak ściemniło i wróciliśmy tutaj znowu. To tutaj właśnie będzie ten. Tutaj właśnie po lewo jest kod. 2, 5. Siedem, trzy. Robię szybko, szybko. Już chcę to skończyć, naprawdę. A przy okazji już sobie przypominam wszystko, nie? My chyba to mieliśmy, tak. W kampanii Reda to mieliśmy. Alright, as it sounds. Keep an ear out for spelling mistakes. How am I supposed to keep an ear out? Just shut up and listen. West Midlands Constabulary today wished to release a statement regarding the press reports of a mass shooting that took place just outside Birmingham last week. Great, Chief. Real good. Hold up, I haven't even started yet. Oh. Sorry, I'm all ears. We would like to assure the public that this incident, while directly linked to a gangland turf war, is entirely under control and has already been brought to a satisfactory conclusion. And? And what? The bomb, the girl, all the other bits of the case that the press are banging on about. No, on that our lips are sealed. Never happened. That's what we're being paid for. I know, but we've got to give them something. All right. Just mention terrorists. Yeah, the press will be all over it. And the public will be too scared to question it. See? Easy. Hang on. Who's reading this out? You. Press conference is next door in 5 minutes. And where the fuck are you going? Pub. Czyli po prostu policjanci sobie tą splunęli sobie, że tak powiem, na tą sprawę. I kompletnie gdzieś. Więc co, idziemy teraz do budynku C. Mamy teraz wszystkie bronie. Nic nam Red nie powie na ten temat? Nie, nie. Dobra, ale my się widzimy ponownie w budynku C. To jest po tym właśnie, po tych lalkach, które, z którymi walczyłem. Tam marionetki. Idziemy chyba prosto. Tak, idziemy prosto. Skręcamy w prawo. Oczywiście lagi muszą być. Mam tu taką fajną lalunię. I mamy ostatnie drzwi już takie ukryte w tej grze. Mój kod to 9, 2, 7, 8. Dobra. Zobaczymy, co mnie tu będzie czekać. Wspomnienie, dosyć daleko, nie? Co to będzie za rozmowa? Black. Do come in. Ramsey Black. Have you got something for me? Yes. Yes. Look, Black. Take a seat, will you? I'll be with you in a few minutes. I just need to finish this memo. What's this? Dance of the Puppet Master? Not your usual kind of literature. Ah, yes. Lenore brought Grayson earlier. It's Grayson's favorite. Not bad, no. There'll be tears before bed tonight. You can't sleep without it. Black, just give me a minute. Let's have a look. The party.
Quick party for Puppet Man. The party's coming. The Puppet Man, the party. What bloody loony shite you two. I'm sorry? Grace. Co pierdziele. Nonsense. That? Oh yes, trust me, Black. You don't want to be reading that. You'll never get it out of your head. And don't worry about me. Just finish your memo. The party. Quick party. For Puppet Man. The party. He's coming, the Puppet Man. No to ładnie. Wszystko było jasne. Znaczy... Już miał jakieś dziwne podejrzenia co do Ramzeja, jakby nie. Nie to, że jest dziwny. Się dziwnie zachowuje, że niby Grace takie bajeczki lubi. To on został właśnie w tego wielkiego władcy marionetek wciągnięty. Wiecie to? Naprawdę nie wierzę. Dobra, ale udało się wszystko zebrać na 100%. To jest 100% co mogłem dać. Mamy wszystkie bronie, nie pokażę wam chyba, bo się to nie otworzy. Nie, nie otworzy. Ale mogliście zobaczyć w tym odcinku, że mamy wszystkie bronie. Mamy wszystkie dowody, mamy wszystkie ukryte wspomnienia. Tak więc z tej serii byłoby dosłownie już na tyle. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodobała. Dosyć długo mi zajął ten odcinek. Jak był strasznie długi, to bardzo sorry, ale no niestety. Tak więc czekajcie na następną serię. Już chyba wiem, co to będzie, bo nie zamieruję losować, tylko po prostu przejść od razu. Ale to będzie kontynuacja jednej z serii, więc... Możecie już czekać, tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnej serii, która powinna już pojawić się wkrótce.